Witajcie w kolejnym odcinku Firmy z Głową. Tym razem kamyczek do naszego ogródka. Zajmiemy się tym, dlaczego szkolenia nie działają, dlaczego wiele firm marnuje pieniądze na coś, co nie przynosi żadnego efektu. I co zrobić, żeby tak nie było? Jak odwrócić tę sytuację? Zapraszam do oglądania. Firma z Głową. Podcast o biznesie, psychologii i rozwoju. Adrian, dzisiaj trochę o naszym ogródku, czyli wiesz, jesteśmy trenerami, zapraszają nas do firm na szkolenia, robimy różne krótsze, dłuższe formy i tak dalej, ale mamy poczucie, że wiele z nich mogłoby się nie odbyć, tak mówiąc wprost. Z czego to wynika twoim zdaniem? No, temat, myślę, jest trudny pod tym względem, że trochę odsłaniamy kulisy tego, jak my pracujemy. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy na pewno chciałbym wiedzieć, jak się robi parówki. Pewnie nie. To zależy, czy jesz, czy nie jesz. To też zależy, jakie te parówki, nie? To też temat pod tym względem dla mnie, myślę, trudny, nie? Tak trochę opowiedzieć o warsztacie naszej pracy, takiej od zaplecza. Ja tak nie mam. Ja mam wrażenie, że to ułatwia mi funkcjonowanie z klientami, jeśli oni są świadomi tego, co jest dla mnie ważne, są świadomi tego, dlaczego zadaję różne pytania, są świadomi tego, co ja chcę wnieść do ich firmy, to wtedy jest mi łatwiej, więc ja chętnie dzielę się tym. Spojrzeniem od kuchni, jak to wygląda. Tak, ja się z tym zgadzam, że gdy klient ma tego świadomość, naprawdę dużo łatwiej się z tym klientem pracuje, a jednocześnie to też wymaga czasami odwagi, nie? Tego nazwania, że no, nie oszukujmy się, czasami szkolenie nie działa, dlatego że to my jako trenerzy je po prostu położyliśmy i takie coś się zdarza od czasu do czasu. Jest to taka to sytuacja. To chyba tobie. O, proszę cię, Rafał. Jakby nie pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie położył nie imprezy. Żadnego, no. Nie ma żadnego pod ręką. No, nie, no, tak. Jasne, my potrafimy położyć szkolenie, ale to już musi do niego dojść. Ale oczywiście, coś tak. Dzieje się po drodze takiego, co powoduje, że my to szkolenie, no, mamy większą łatwość, żeby je położyć. Oczywiście. Ja myślę, że bardzo duża część jest jakby po stronie jeszcze tego wszystkiego, co się dzieje przed szkoleniem. I tam jest bardzo dużo rzeczy, które mogą się wydarzyć albo nie wydarzyć, które sprawiają, że później nam jest łatwiej położyć szkolenie. No, typowa sytuacja, mail. Dzień dobry, panie Rafale. Proszę o ofertę na szkolenie dla 10 osób z komunikacji. Kropka. Tak. No i wydaje się być banalnie i prosto, prawda? No, szkolenie z komunikacji, czyli jakiś taki standardzik, wchodzimy, robimy, ludzie są zadowoleni, wiedzą, jak się lepiej i efektywniej komunikować, firma jest zadowolona, więc wykonujemy pierwszy telefon, no i chcemy się dowiedzieć czegoś więcej, jakby o co chodzi z tą komunikacją. Dlaczego akurat ta komunikacja? No, mi się pojawia zaraz takie pytanie, prawda? Dlaczego akurat komunikacja? No, u mnie to jest standard, że ja na takiego maila to umawiam spotkanie i staram się 20-30, czasem więcej minut poświęcić na to, żeby zrozumieć, co się dzieje po drugiej stronie. I bywa różnie. No właśnie. Nie? I tutaj teraz bywa różnie, bo czasami ja mam takie doświadczenie. Czasami jest tak, że firma na przykład nie do końca chce o tym opowiadać. Mówi, no wie pan, komunikację. No taki standard poprosimy. I to już zapala u mnie pewną lampkę alarmową. Mi czasem mówią, mamy dział obsługi klienta, klienci się złoszczą, coś tam się nie dzieje, trzeba ich wzmocnić, trzeba ich nauczyć, jak rozmawiać z klientami. Tak, i na tym poziomie wciąż to jeszcze nie jest odpowiedź taka końcowa, jak dla mnie. No bo zobacz, że to, że klienci się złoszczą, to, że dzieją się trudne rzeczy na styku klient, działu obsługi klienta, może wynikać z ogromu powodów. I niekoniecznie, i to jest myślę jakby pierwszy powód, dla którego czasami szkolenia nie działają, niekoniecznie szkolenie z komunikacji, i to już nie chodzi o temat, ale być może zupełnie nie o szkolenie tu chodzi. No bo jednym z takich częstych, mam też takie doświadczenie, że w jednej z firm produkcyjnych, gdzie pracowałem właśnie z działem obsługi klienta, było dużo sytuacji związanych z reklamacjami, skargami, niezadowoleniem klientów, które ten dział obsługi klienta przyjmował. I to nie wynikało, eskalacja tych sytuacji trudnych nie wynikała z tego, że ludzie w tym dziale obsługi klienta nie mieli kompetencji do rozmowy z klientami. Oczywiście zawsze jest tam miejsce, żeby coś doszlifować, żeby coś poprawić, ulepszyć, usprawnić, ale to nie wynikało z ich braku kompetencji. Bardziej wynikało z tego, że w pewnych procesach w firmie firma doszła do punktu, w którym się trochę zakorkowała. I efekt był taki, że klienci otrzymywali produkt, który był niedokończony, był niedopracowany.
i w oparciu o który klienci mieli naprawdę uzasadnione powody do bycia niezadowolonym. I to jest pierwsza rzecz, którą, bo rzuciłeś magiczne słowo kompetencje, po co w ogóle są szkolenia? Szkolenie to jest jedno z narzędzi do wykorzystania nie wiem, przez organizację, ale nie, to jest trochę jak z młotkiem. Nie? Jeśli masz tylko młotek, to wszystko ci przypomina gwoździe. Tak. I ze szkoleniami jest podobnie. To znaczy my widzimy różne trudności w organizacjach, ale nie wszystkie z tych trudności da się załatwić szkoleniem. I właśnie szkolenie dostarcza kompetencji, czyli jakiejś wiedzy, jakieś umiejętności dla pracowników, ewentualnie pracujemy na postawie tych pracowników. I to są trzy rzeczy, które może załatwić szkolenie. Tak? I tyle, i aż tyle. Ale wielokrotnie zderzamy się z sytuacją, że ludzie mają kompetencje, natomiast jakiś proces jest niedopracowany, nieułożony, coś się dzieje nie tak i te problemy właśnie na linii działu obsługi klienta, na przykład, a klient, wynikają nie z tego, że ci ludzie nie mają kompetencji, tylko że coś w procesie nie gra. Coś się dzieje w firmie innego, niż byśmy sobie wyobrażali. I mi to przypomina zawsze taką metaforę, że przychodzi, być może ona nie jest tutaj jakoś super na miejscu, ale przychodzi pacjent do lekarza i mówi, poproszę receptę na to i na to. Bez diagnozy, bez zastanowienia się o co rzeczywiście chodzi. No boli mnie, no wiem, że mnie boli, no to chcę ibupron. Proszę bardzo. Tak, i tutaj trochę nasza rola i to kamyczek do naszego ogródka, że naszą rolą bardzo często na etapie w ogóle rozmów z klientami, jeszcze na etapie sprzedawania tak naprawdę naszej usługi, jest już ten element trochę edukacyjny, trochę konsultacyjny. Prawda? No, wiemy, że pracujemy bardzo podobnie z klientami, więc na tym etapie już myślę, że po naszej stronie jest ten kamyczek taki, żeby trochę klientowi uświadamiać, że być może czasami nie jest problemem brak kompetencji ludzi, a pewne poukładanie procesów w firmie. I to nie zawsze znaczy, że my umywamy ręce, że tam jest przestrzeń do tego, żebyśmy byli wsparciem dla organizacji, ale ono jest w innym punkcie położone. No, takim klasykiem, który również jest trochę z tej bajki, gdzie klient, pacjent sam się diagnozuje i przychodzi po receptę, jest sytuacja, gdzie w jakimś zespole siadła motywacja i widać, że tam motywacja siadła. I pomysł organizacji jest taki, żeby... I to jest jak najbardziej racjonalny pomysł, w sensie pomysł ma takie bardzo racjonalne podłoże, żeby wzmocnić motywację tych ludzi, no to zróbmy im szkolenie z motywacji. W sensie, żeby oni sobie dowiedzieli się czegoś więcej o motywacji, dowiedzieli się o jakichś technikach, jak można się samemu motywować. Ale myślę sobie, że to nie zawsze jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Prawda? No bo bardzo często bardzo często bardziej optymalnym rozwiązaniem jest właśnie przyjrzenie się procesom w firmie, czyli co tak naprawdę stoi na przeszkodzie temu, żeby ci ludzie byli zaangażowani, zmotywowani i b, co menadżerowie tych ludzi robią z nimi, żeby zadbać o ich motywację. Dokładnie. I tam są te punkty, dokładnie, gdzie można przyłożyć siłę i uzyskać bardzo fajny efekt. I my jesteśmy ekspertami od tego, my wiemy. To trochę jak ten lekarz, który wie, że czasami... Moja szwagierka jest fizjoterapeutką i to jest bardzo dla mnie ciekawy zawód, ponieważ ja parę razy u niej byłem z moim bólem pleców. I ciekawostką było dla mnie to, że kiedy mi powiedziała, że to, że boli mnie kręgosłup na wysokości tej odcinka piersiowego, tu u góry, wynika na przykład z tego, że źle siedzę, czyli tu mam źle ułożone ciało. Albo że ból w kolanie wynika z tego, że mam gdzieś napięte mięśnie dużo, dużo wyżej niż w kolanie, na styku nogi i pleców. I to było dla mnie ciekawe, że ona, będąc specjalistką, jest w stanie określić, że praca z inną częścią ciała przyniesie ulgę w tym punkcie. I to trochę jest przenosząc to na pracę z organizacją, że jeśli ludzie w zespole na przykład są zdemotywowani, to trzymajmy się tego przykładu, to być może gdzie indziej przyłożenie siły i przeznaczenie środków byłoby lepszym rozwiązaniem z perspektywy poprawy tej sytuacji czy rozwiązania tego problemu. I my to wiemy. Pytanie tylko, i tutaj miałbym wskazówkę dla organizacji, żeby organizacja na etapie procesu kupowania, wyboru szkolenia wzięły pod uwagę to, że ten etap diagnozy nie jest dla nas jako trenerów. Oczywiście. Po części jest dla nas, no bo my dzięki tej diagnozie możemy czegoś więcej dowiedzieć, lepiej się przygotować, ale to ten etap diagnozy jest również dla organizacji. On jest dla firmy, pozwala organizacji zwrócić uwagę, gdzie leży przyczyna. Znaczy my jesteśmy w stanie trochę jak lekarz dać diagnozę, gdzie leży przyczyna tego, że tutaj boli.
Jakby idąc tą metaforą, to ja bym powiedział, że idealną sytuacją, być może nie z naszej perspektywy, ale byłoby to, że my dokonujemy diagnozy, analizy sytuacji, a firma wtedy podejmuje decyzję, u kogo będzie tą realizowała. Tak. I wtedy jakby nie jesteśmy uwikłani w to, że od tego, jak przeprowadzimy analizę i diagnozę, zależy to, czy sprzedamy. Bo tu jest ten dylemat, tak? Czy my zrealizujemy szkolenie, bo powiemy klientowi, że to nie o to chodzi, trzeba coś innego. Czy będziemy właśnie się, nie wiem, jakoś powiedzieć, dobrze, chcesz takie szkolenie, to zrobimy ci takie szkolenie i już. I tutaj potrzebne byłoby z jednej strony jakby bardzo wyraźne takie określenie, że jest ten etap przygotowania, znaczy analizowania sytuacji i że my na tym etapie jeszcze nie wiemy, czy szkolenie będzie tym, co jest potrzebne. I dopiero jeśli się okaże, że rzeczywiście chodzi o kompetencje, to możemy pójść krok dalej. I tutaj potrzebujemy i trochę zaufania do nas i też takiej rozmowy z nami w otwartości. Tak. Żebyśmy wiedzieli, co się rzeczywiście dzieje, bo często te objawy, które widzimy, do których adresowane jest szkolenie, to są tylko objawy. I coś dzieje się głębiej, na innym poziomie, tak? A czasem wyżej, bo to jest, widzimy coś u pracowników, a kwestia jest u osób, które nimi zarządzają. Tak, no, przy czym niestety z mojego doświadczenia bardzo często jest to takie obieranie cebuli, nie? Żeby dostać się do tego środka, to trzeba te warstwy. I to jest trudne, ale to jest pierwsza ważna podpowiedź. Jeśli chcesz mieć dopasowane szkolenie i chcesz, żeby ono miało sens i żeby było skuteczne i żebyś na końcu miał to, czego oczekujesz, żeby załatwić problem, to potrzebujesz przeanalizować sytuację, najlepiej z udziałem kogoś z zewnątrz, kto ci zada czasem niewygodne, trudne pytania. No i musisz być gotów na to, żeby na te pytania stanąć w prawdzie i brutalnie, być może szczerze odpowiedzieć. Jeśli tego nie zrobisz, no to patrz początek naszej rozmowy, czyli masz dużą szansę, że po prostu będziesz miał szkolenie, które będzie bez sensu w pewnym sensie. Nie? Czyli wydasz pieniądze, ale nie będziesz miał tego, co ci jest potrzebne. Parę lat temu był taki bardzo popularny, chyba każdy słyszał o tym serialu Dr. House. I doktor House miał takie powiedzenie, że każdy pacjent kłamie. Czyli nie mówi prawdy w procesie diagnozy, prawda? Takie brutalne założenie, a jednocześnie myślę sobie, że ten serial dobitnie pokazywał, co się dzieje, kiedy idąc do lekarza, nie mówisz mu prawdy. W sensie diagnozy pierwsze zawsze, każdy odcinek miał bardzo podobny schemat, prawda? Tam, poza tą historią doktora House'a było to, że w każdym odcinku był jakiś pacjent, który przychodził z jakimś dość unikalnym schorzeniem i na początku nie było jasne do końca, co temu pacjentowi dolega, ponieważ ten pacjent nie mówił w pełni o tym, co się dzieje, gdzie się zaczęła ta choroba. I dopiero kiedy doktor House trochę detektywistycznie dochodził do sedna, czyli odkrywał, co było, przecież on był w stanie postawić dobrą diagnozę i tym samym zaproponować dobre leczenie. Dobre rozwiązanie, tak. Ja bym może tak mocno nie powiedział, że klienci kłamią, tylko ja też, bardziej są tak, są w środku organizacji, widzą ją z jakiejś perspektywy, są w jakichś zależnościach różnych interesów. Oczywiście. I osoba, która patrzy na sytuację z zewnątrz, zadaje pytania różnym interesariuszom, jest w stanie nawet postawić hipotezy, bo to nie jest tak, że my wiemy wszystko, ale jeśli czegoś chcesz w organizacji i masz hipotezy, że szkolenie ci to załatwi, to sprawdź tą hipotezę. Bo być może sprawdzenie będzie znacznie tańsze i będziesz to w stanie zrobić czymś w inny sposób, załatwić ten sam problem. Tak. Ja też, żebyśmy mieli jasność, ja też jestem daleki od twierdzenia, że klienci kłamią świadomie i z premedytacją. Raczej myślę, że to są takie obszary takiej nieświadomej niewiedzy, nie? Że jakby nie zdajemy sobie sprawy, będąc w środku. Może być bardzo różnie. Nie? My po prostu patrzymy ze swojej perspektywy na sytuację, a ona jest złożona. Teraz etap analizowania, ten początkowy jest mega ważny, żeby spojrzeć na tą sytuację z różnych perspektyw i spróbować wyciągnąć wnioski, sprawdzić pewne rzeczy, sprawdzić hipotezy, zastanowić się, co może być dalej. No też nie zapominajmy, że mówimy o tych sytuacjach, gdzie szkolenia nie działają, a przecież jest wiele takich historii, gdzie spotykamy się z działem HR i dział HR bardzo trafnie stawia hipotezę i przedstawia nam temat. Ale z reguły to trwa długo, tam są różne działania, które poprzedzają ten moment, kiedy jesteśmy zapraszani. Czyli dział HR wykonuje ten kawałek pracy diagnostycznej, o której my mówiliśmy, czyli takiej... A jednocześnie też bym tam powiedział, że czasem warto byłoby jeszcze podrzucić to komuś z zewnątrz, żeby
na to spojrzą. Dokładnie. Druga rzecz, którą myślę przed jeszcze szkoleniami warto zrobić, no, i która jest kluczowa dla tego, żeby one się dobrze odbyły, no to jest później zaprojektowanie tego, co się ma, ma wydarzyć. Czyli mamy jakąś analizę, mamy jakieś wnioski, no to teraz jakie rozwiązanie tutaj dopasujemy? No bo szkolenie szkoleniu nie jest równe. Możemy to zrobić w różnych formach, w różny sposób, z różną intensywnością, z różnymi w środku metodami. Dynamiką. Z różną dynamiką. Możemy używać kamery, możemy jej nie używać. Możemy zrobić online, możemy zrobić stacjonarnie. I tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba dosyć precyzyjnie te aktywności zaprojektować. Zaprojektować to, w jaki sposób zaangażujemy uczestników i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc tu jest mnóstwo roboty do wykonania i to jest robota nasza. Tak, i tylko, że to znowu wrócę do tego, że tą naszą robotę jest piekielnie trudno wykonać, jeśli nie mamy tego pierwszego elementu, czyli tej diagnozy. No bo to już się nie znęcajmy nad diagnozą. Tak. Jak miałbym zdecydować, jakie formy dobrać do uczestników, jeśli ja nie mam pojęcia, jak pracują ci uczestnicy? Możesz zrobić operację kolana, nie mając czego, co jest teraz takie najbardziej, jakiegoś rezonansu magnetycznego. No. Możesz, nie? Tylko no mogę, będzie to boleć. Może się różnie skończyć, prawda? No, tak, dokładnie. Tak. Ja jeszcze bym dołożył jedną rzecz, którą trzeba zrobić przed samym szkoleniem. I to jest, myślę, rzecz, która czasem umyka, bo wydaje się być taka oczywista, a wcale oczywista nie jest. No, żeby szkolenie było efektywne, no to ludzie, którzy idą na to szkolenie, uczestnicy tego szkolenia, no oni muszą przyjść z jakimś celem jasnym. Znaczy, aha, muszą wiedzieć, po co tam idą na to szkolenie, czemu ono ma służyć, co nam się na tym szkoleniu wydarzy. Czyli musi nastąpić jakiś moment, jeszcze przed samym szkoleniem, poinformowania ludzi. I to najlepiej, jeśli organizacja, jeśli firma, przełożeni, dział HR, poinformuje uczestników o tym, po co idą na szkolenie, czego organizacja będzie od nich wymagać po tym szkoleniu, bo to nie jest tak, że tam idą na szkolenie po to, żeby pójść, tylko idą po coś, znaczy po to, żeby zebrać jakieś kompetencje. No chyba, że szkolenie ma być rozrywką. Tak, chyba, też że bywa. Tak, też tak się zdarza czasami. No ale najczęściej jest za tym postawiony jakiś cel. I dobrze, żeby ludzie ten cel mieli w głowie, mieli świadomość tego celu, idąc na szkolenie, no bo wtedy jest większa szansa, że oni się na tym szkoleniu zaangażują, a nie będą na tym szkoleniu wysłani trochę za karę, to znaczy będą mieli swoje rzeczy do zrobienia i tak naprawdę będą myślami i głową gdzie indziej. To, o czym mówisz, to u mnie jest na jakby etapie trzecim z tego przedszkoleniowego, z tej przedszkoleniowej części, no bo drugi to jest zaprojektowanie działań, które się wydarzą, i to właśnie zaprojektowanie tego, co będzie na samym szkoleniu, ale też zaprojektowanie tego, co się wydarzy przed szkoleniem jeszcze i tego, co się wydarzy po szkoleniu. I właśnie zaprojektowanie tego, że na przykład będziemy rozmawiać z uczestnikami, dostaną jakąś informację, ktoś w ważnej firmie nakreśli cel, przełożeni będą poinformowani, przełożeni też o to zadbają. To jest ten element, który w drugim kroku my projektujemy, a w trzecim kroku jeszcze przed szkoleniem wdrażamy, czyli realizujemy różne działania, które są potrzebne, żeby samo szkolenie no jakby było już wykorzystane możliwie dobrze i było zaadresowane do tego, do czego ma być zaadresowane. I przychodzi moment szkolenia. Jeśli te trzy kroki zostały wykonane poprawnie, to tutaj jest duża szansa, że będziemy mieli ludzi, którzy to, co powiedziałeś, wiedzą, po co przyszli, chcą tu wiedzą, być, z czym mają wyjść. To nie mogą być też trudni uczestnicy, bo wtedy będą oczekiwać różnych rzeczy, ale to jest ważne. No i będą chcieli pracować na tym szkoleniu, czyli będą chcieli w nim uczestniczyć. I to jest mega istotne. Bo mają świadomość tego, że organizacja będzie od nich czegoś oczekiwać tak po jest. Tym szkoleniu. I to jest czwarty krok, czyli to jest realizacja już samego tak. szkolenia. No tutaj, jeśli coś się może nie udać, to są dwa możliwe powody. Jeden taki, że po prostu my jako trenerzy położymy. I tak się czasem dzieje. No i Mogą się wydarzyć różne rzeczy na tych początkowych etapach, nie? Że coś się nie dowiemy też. Nie? Więc może albo, tak się albo tych początkowych etapów w ogóle nie ma, nie? I idziemy trochę w nieznane. Więc czasem tak się zdarzy. Ja bym jeszcze powiedział, że jest jedna rzecz, na którą warto, żeby organizacja zwróciła uwagę, wysyłając ludzi na szkolenie. I to jest coś pomiędzy tym etapem przygotowania i zaprojektowania, ale już tym, co się dzieje w trakcie szkolenia, bo nie wiem, czy masz takie doświadczenie, zakładam, że masz bardzo podobne doświadczenia, że czasami dzieje się tak, że mamy ludzi na szkoleniu, którzy są tam wysłani i załóżmy, że nawet te wszystkie etapy przed szkoleniem zaszły, czyli była diagnoza, mamy fajnie zdiagnozowany problem,
mamy dobrze go zaadresowanego i mamy dobrze przygotowane szkolenie pod ten problem. I przychodzą ludzie na szkolenie, rozpoczynamy, jest pierwszy dzień warsztatu, idzie wszystko fajnie, wypracowujemy rozwiązania, ludzie nabywają wiedzę, nabywają kompetencji, ćwiczą, trenują. No i nagle gdzieś tak w drugiej połowie pierwszego dnia przychodzi mail do części uczestników, że jest coś się dzieje w organizacji i oni są koniecznie potrzebni w tym momencie, że muszą usiąść do komputera, coś przygotować, coś odesłać i oni mówią po obiedzie, że oni teraz muszą 2 godziny zniknąć, bo firma ich wzywa. No, to... I to się zdarza i niestety zdarza się częściej niż rzadziej w wielu przypadkach, szczególnie takich ludzi, którzy są kluczowi dla funkcjonowania organizacji. I to niestety powoduje, że ci ludzie, stojąc w rozkroku między byciem na szkoleniu, które jest dla nich ważne, widzą w nim wartość i widzą w nim korzyść dla siebie, no a zapewnieniem dostarczenia czegoś, co jest zawsze wybiorą, zawsze organizacji, wybiorą, tak. No wybiorą oczywiście, że to, co jest tu i teraz ważne, żeby organizacja dalej była w stanie funkcjonować. No i ja bym tutaj to zaadresował, że to jest ważne, że nie tylko chodzi o to, żeby zapewnić ludziom możliwość, znaczy żeby im zapewnić szkolenie samo w sobie, ale jeszcze zapewnić im to, żeby oni mogli czas, w nim miejsce, uczestniczyć. Przestrzeń. Dokładnie tak. I to jest druga rzecz, którą może położyć takie szkolenie już w trakcie jego realizacji, czyli że organizacja nagle zaczyna wyrywać siłą ludzi ze szkolenia. I to jest oczywiście, tutaj się pojawiają takie... Znowu trochę odsłaniając kulisy naszej pracy. My często rekomendujemy, żeby szkolenie odbywało się poza firmą. Firmy często z powodu optymalizacji kosztów proponują, no przecież mamy cudownie wyposażone salki. Ja nie przeczę, są to cudownie wyposażone salki szkoleniowe wewnątrz organizacji, na miejscu. Jednocześnie, jeśli właśnie robimy takie szkolenie na miejscu, to wtedy pokusa do tego, że Zbyszek głową ludzie jest są tutaj na miejscu i mogę tylko podejść i powiedzieć Zbyszek, chodź na godzinkę i go wyrwać z tego szkolenia jest ogromna. Jeśli Zbyszek jest poza organizacją, w sensie jest na szkoleniu dwudniowym poza miejscem pracy, to jest dużo trudniej Zbyszka z tego szkolenia zabrać na godzinę jeszcze, bo coś go na chwilę potrzebuje, bo jest jakieś tak spotkanie jest pilne, koniecznie on musi być na nim. Ja myślę, że powodem, dla którego się nie udają już same szkolenia, czyli ten czwarty etap realizowania, najczęstszym z mojej perspektywy powodem jest to, że na tym etapie przed nie udało się dopasować tego, co pracownika boli, czego on potrzebuje, w jaki sposób szkolenie ma mu ułatwić jego pracę, czyli właśnie jaka umiejętność pozwoli mu już następnego dnia funkcjonować łatwiej, lepiej, skuteczniej i że nie jest znaleziony ten tak zwany ból tego człowieka. Tak. No i w tym momencie, jeżeli my się rozjeżdżamy, jego boli coś innego, a my dostarczamy mu coś innego, tak, no to on nie będzie zadowolony i to się nie uda. I to jest moje najczęstsze takie zderzenie się z rzeczywistością na sali szkoleniowej. Mamy 4 etapy. Co po szkoleniu? Co na 5? Wiesz co, no tutaj znowu wrócę do tej metafory medycznej, nie? Czyli że wybieram się do lekarza specjalisty, bo bolą mnie plecy. I usłyszę, że muszę wykonywać określony zestaw ćwiczeń, żeby moje plecy rozciągać. Proszę cię, przecież byłeś u lekarza. No i lekarz mi oczywiście, załóżmy, że jest to fizjoterapeuta i ten fizjoterapeuta w trakcie wizyty odpowiednio zrobi swoją robotę, dokona jakiegoś tam interwencji. Ćwiczyć byś chciał? Interwencji, ale oczywiście zazwyczaj powie mi jeszcze, że no zalecam trochę zmiany trybu pracy, częściej pracę na stojąco niż na siedząco, zalecam częstsze przerwy w podróżowaniu samochodem i rozprostowywanie i rozciąganie, plus jakiś zestaw ćwiczeń. Nie po to płacę za fizjoterapeutę, żebym teraz jeszcze miał to pracować. Często jest właśnie taka pokusa, że no przecież zapłaciłem, teraz już mnie nie boli, w tym momencie mnie przestało boleć, nie? Tam zazwyczaj dzień, dwa po wizycie u fizjoterapeuty przestaje boleć. I jest taka pokusa, no to już wszystko jest okej, to mogę wracać do trybu, który był przed wizytą fizjoterapeuty, czyli wszystko działa. A no najczęściej niestety nie działa. To znaczy, jeśli nie zmienimy naszego sposobu funkcjonowania, który doprowadził do takiego urazu czy kontuzji, to ten uraz czy kontuzja prędzej czy później wróci. I ta sytuacja bólu się ponowi, a często wraca jeszcze ze zdwojoną siłą, no bo ten stan się pogarsza. No bo lekarstwo zostało podane, no tak, ale pacjent go nie przyjmuje, tak? Nie realizuje, nie wiem, recepty, zaleceń i tak dalej, i tak dalej. Czyli ty mówisz, krótko mówiąc, o tym, żeby zadbać o to, żeby te rzeczy, które się pojawiły na szkoleniu, zostały wdrożone w rzeczywistość. Tak, w ogromnym uproszczeniu. Utrzymane przede wszystkim w organizacji. Jeśli uczymy ludzi, nie wiem, jakiegoś rodzaju komunikacji, nie wiem, zadawania pytań, feedbacku, nie wiem, parafrazowania, to żeby po szkoleniu ktoś pilnował tego, że
to się dzieje, że to jest wrzucone w taką codzienną rutynę, tak. Bo jeśli ktoś tego nie przypilnuje, no to to się nie wydarzy. Prawdopodobnie. Chyba, że ten człowiek będzie miał dużą korzyść z tego i sam z siebie będzie o tym pamiętał, ale... To są przypadki, częściej pojedyncze przypadki niż systemowa zmiana. I rzeczywiście tutaj jest bardzo ważny aspekt po stronie organizacji, że trochę znowu wracając do początku, że już na etapie planowania interwencji, działania szkoleniowego... Czyli na tym etapie przed szkoleniem, warto już wtedy uwzględniać, jak my zadbamy o to, czyli jak przygotujemy grunt pod to, co się wydarzy. No bo tu się coś wydarzy i jeśli my dopiero po szkoleniu zaczynamy się zastanawiać, no dobra, to teraz co zrobimy, żeby to szkolenie, efekty tego szkolenia utrzymać, to już jest trochę za późno. Tak jest. Czyli i dlatego na przykład warto wcześniej zastanowić się, jak zaangażujemy przełożonych osób, które będą na szkoleniu, żeby później one właśnie rozmawiały z pracownikami, przypilnowały tego wdrożenia po szkoleniu, żeby rozumiały, jaki jest cel tego szkolenia, żeby uczestnicy się w jakiś sposób ze swoimi przełożonymi zakontraktowali, żeby na szkoleniu na przykład na koniec przygotowali sobie jakiś swój plan wdrożenia tych umiejętności, nowo poznanych kompetencji itd., itd. I wtedy to ma szansę zadziałać, czy jest szansa, żeby to wzmocnić po samym szkoleniu. Tak, i biorąc pod uwagę jeszcze krzywą zapominania Ebbinghausa, czyli ten efekt, który mówi, że przypomnij mi, bo trochę mi to umknęło, jakieś 3 miesiące od szkolenia. Nie pamiętam. Ponad połowa treści ze szkolenia, czy 3/4 treści ze szkolenia chyba umyka w perspektywie tam kilku tygodni, miesięcy. No to i kolejna rzecz, o którą warto zadbać, to nie tylko te kwestie związane z tym wsparciem i zadbaniem ze strony przełożonych, ale też tym, żeby zamodelować działanie tego człowieka, który przyszedł szkolenie w organizacji, żeby co jakiś czas skłaniało go to do przypomnienia sobie treści ze szkolenia. My zazwyczaj dostarczamy jakąś formę materiałów poszkoleniowych, jakichś treści wypracowanych podczas szkolenia, do których można się wrócić, można sobie przypomnieć, odświeżyć. Ja sobie wyobrażam, że ten człowiek przychodzi na szkolenie, bo coś jest robione nie tak, jakby organizacja czy jego przełożeni oczekiwali. Tak. W związku z tym po szkoleniu powinien to robić inaczej. W związku z tym otrzymuje feedback od swoich przełożonych, że albo to robi tak, jak oczekujemy, albo nie. I to jest to wzmocnienie takie tych efektów szkoleniowych, czyli tych umiejętności. I to jest bardzo ważne, ale to trzeba zaplanować przed. Tak. I tutaj to nie tylko jest kwestia tego feedbacku i tej pracy własnej uczestnika, ale czasami warto po prostu zaplanować również takie działania jako jakby warsztaty follow-upowe. Czyli takie momenty. Tak. I one nie muszą trwać całego dnia, ani dwóch dni. To czasami wystarczy... Może być jakaś sesja Q&A. Dokładnie. Taka sesja z trenerem, gdzie mogą wrócić z pytaniami. No bo kiedy mówimy o wiedzy, no to wiedza jest dosyć łatwo sobie przypomnieć. Można sięgnąć do notatek, książek, doczytać i wrócić do poziomu wiedzy, ale kiedy mówimy o umiejętnościach, no to tutaj pojawia się jakiś feedback ze strony przełożonych, czasami klientów, czasami kolegów z zespołu. No i ten feedback, nawet jak dostanę, to czasami za tym feedbackiem jakby ten feedback mi pokaże, co nie działa w tym, co ja robię, no ale niekoniecznie mi da odpowiedź to, co ja mam zmienić, żeby zaczęło działać. Inaczej. Tak, i tutaj jest jakby rola takich warsztatów follow-up, gdzie, wsparcie jakieś. Gdzie uczestnicy mogą wrócić z jakimiś już doświadczeniami zastosowania tej zmienionej formuły działania, czyli tej zmienionego zachowania. Po kilku próbach, po jakichś doświadczeniach już na placu boju, czyli już w relacji z organizacją bądź klientami, mogą wrócić do trenera i zespołu, w której się te osoby szkoliły. No i przegadać to w jakiś sposób, odbić to od grupy, zobaczyć, czy inni mieli podobne doświadczenie, czy coś... Z jakimi trudnościami się zmierzyli, jak wygląda ta rzeczywistość, która w teorii szkoleniowej, czyli w tym bezpiecznej sytuacji wyglądała na łatwą, a jednak zderzenie się z rzeczywistością mogło być inne. I co warto w związku z tym teraz skorygować, jeszcze poprawić, żeby to bardziej działało niż nie działało. No bo oni już wiedzą, że coś im nie działa, bo ten feedback być może ze świata zebrali, no ale muszą teraz z nim coś zrobić. Tak. I tutaj warsztaty follow-up są bardziej po to, niż żeby przypominać wiedzę samą w sobie, nie? Bo tak sobie myślę, że to też jest trochę przepalanie w tym momencie środków i czasu, jeśli warsztat follow-up robi się po to, żeby ludzie wrócili do wiedzy, do treści teoretycznych, a nie praktycznych. Tak. I ja też myślę, że na etapie tym wcześniejszym mega istotne jest, żeby zaplanować, po czym my będziemy poznawać, czyli jakie będą, nie wiem, twarde takie sprawdzenia, że szkolenie dostarczyło nam tego, czego potrzebują uczestnicy. I
w tym piątym kroku z jednej strony jest, czy na tym piątym etapie z jednej strony jest właśnie wspieranie tych działań szkoleniowych, ale z drugiej strony powinna się pojawić ewaluacja, czyli takie sprawdzanie, czy to, co zrobiliśmy, to, co zaplanowaliśmy, przyniosło oczekiwany skutek. Jeśli nie, no to wracamy do początku, czyli wracamy do tej analizy, ok, co nie zadziałało, dlaczego nie zadziałało, co możemy usprawnić. I robi się z tego rodzaj pętli, bo szkolenie w moim ujęciu jest również jakimś procesem, czyli dostarczanie wiedzy i kompetencji ludziom w firmie, to jest jakiś proces. I ten proces również możemy zoptymalizować i uczyć się, jak to robić organizacyjnie możliwie dobrze. Mamy to? Myślę, że tak, że to są chyba najważniejsze przyczyny, powody i wskazówki, co by warto było w związku z tym zrobić. Cudownie. Pięć rzeczy. Analizuj, zaprojektuj, przygotuj, co ci jest potrzebne, zrealizuj szkolenie, wzmacniaj i rób ewaluację procesu. Tak. Tyle. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subach, pamiętajcie o łapce w górę. I jeśli macie pytania do nas, tak od strony kuchni trenerskiej, to zapraszamy.